spokojnie powiem o tej butelce. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj są to ulubieńcy lutego. Mamy, moi drodzy, marzec. Nagrywam dla Was prosto z Australii. Wzrusza mnie to i mogę powiedzieć, że na pewno największym ulubieńcem miesiąca jest mój pobyt w Australii, ale o tym jeszcze trochę opowiem. W każdym razie mam dzisiaj dla Was zbiór przeróżnych filmów, produktów, aktywności i przemyśleń, które przyszły do mnie w ostatnich tygodniach. To był bardzo, bardzo dobry czas, pomimo że luty to najkrótszy miesiąc w roku, choć i tak miał w tym roku 29 dni, to przez to, że jestem w podróży i dużo się przemieszczałam, mam wrażenie, że trwał on bardzo długo i krótko zarazem. Dajcie znać, czy rozumiecie to postrzeganie czasu, kiedy coś Wam się wydaje, że trwało bardzo długo i bardzo krótko, ale to, co mam na myśli, to to, że kiedy dzieje się dużo się przemieszczam, to ten czas jest tak naładowany, że mam wrażenie, że zdobyłam doświadczenia i przemyślenia i też różne inspiracje, które mogłabym spokojnie rozłożyć w czasie na pół roku. Także słuchajcie, zaczynamy, albo nie, zaczynamy od jeszcze jednego ogłoszenia, bo jest to coś bardzo dla mnie ekscytującego. Wrócił mój blog. Wrócił jest dziwnym słowem, dlatego że ja prowadziłam bloga z postami na blogu 1500 lat temu. To było jeszcze w gimnazjum i tak, o ile się nie mylę, potem wróciłam do formy pisanej dopiero na Instagramie i właśnie te instagramowe moje wypowiedzi pisane były takimi moimi felietonami i sposobem na to, żeby się powyżywać pisarsko, a ja pisać uwielbiałam od zawsze. Od dziecka pisałam jakieś krótkie historie, scenariusze, piosenki, lubiłam wypracowania w szkole, więc cieszę się, że mogłam się też spełniać przez ostatnie lata właśnie pisząc sobie w krótkiej formie na Instagramie, ale nie ukrywam, że krótka forma jest dla mnie dosyć ograniczająca i lubię się rozpisać i wierzę w to, że są osoby, które lubią się rozczytać, więc tym wstępem chciałam zaznaczyć, że na mojej stronie karolinasobanska.com, która jest nowa i odświeżona, istnieje zakładka blog, wystarczy wpisać ukośnik blog i tam regularnie pojawiają się posty, w których dzielę się moimi przeróżnymi przemyśleniami. Dorzucam też zdjęcia bardzo osobiste, może takie, które nie pojawiły się na Instagramie. Jeżeli lubicie czytać, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie tam. Jest też opcja komentowania i tym osobom, które już były na moim blogu i komentowały, bardzo dziękuję, bo to jest przemiło mieć taką społeczność, która jest zaangażowana, która wymienia się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i ja czuję się bardzo wsparta i mam nadzieję, że to będzie taka nasza prywatna przestrzeń do rozmowy i moja przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami w formie pisanej, ale tutaj nie jesteśmy od pisania, tylko tutaj jesteśmy od mówienia, od pokazywania. Też idąc za Waszymi rekomendacjami, mam ze sobą kilka akcesoriów, tak żeby trochę urozmaicić może ten statyczny kadr i mnie mówiącą, także nie jest to podcast, mam tutaj moje atrybuty, słuchajcie, i przechodzimy dalej. Zacznę sobie tak jak w zeszłym miesiącu od kącika filmowego, dlatego że kocham kino i powiem Wam, sporo tych filmów oglądam od zawsze, ale w ostatnim czasie rzeczywiście dużo. Z jednej strony dlatego, że na pewno ten klimat zimowy sprzyja oglądaniu filmów, z drugiej strony jestem w Australii, więc całkowicie sobie przeczę, ale mamy teraz czas tuż przed Oscarowy, wyszło bardzo dużo fajnych filmów. I podzielę się z Wami kilkoma tytułami. Bardzo się cieszę z tej kolekcji, dlatego że mamy spore urozmaicenie. Przechodzę do rzeczy. Pierwszy film to jest film Przesilenie zimowe, The Holdovers, film z 2023 roku, produkcja amerykańska. Jego reżyserem jest Alexander Payne, a główną rolę, można powiedzieć, chociaż moim zdaniem są dwie główne role, gra aktor Paul Giamatti i jak zawsze przeczytam Wam opis z Filmwebu, ale ten opis z Filmwebu jest nieco inny, ponieważ po pierwsze jest długi, a po drugie jest to opis od dystrybutora, więc nie będzie taki komediowy jak zwykle, bo ci, co mnie znają z solówek, wiedzą, że czytam te opisy z filmu często dla przysłowiowej Becky. Nie wiem, czy przeczytam całe, bo nie chcę wam za bardzo zaspoilerować. Anyway, nominowany do Oscara Paul Giamatti w roli nielubianego nauczyciela Paula. Paul jest postrzegany przez uczniów, nauczycieli oraz dyrektora szkoły jako osoba pompatyczna i irytująca. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń, sprawiający kłopoty 15-latek, Boże, ja naprawdę nie umiem określić wieku ludzi, o imieniu Angus, którego gra Dominic Sessa, świetny aktor, w sensie świetnie zagrał, obaj świetnie zagrali, któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Dołącza do nich kucharka Mary, też świetne wystąpienie, której syn niedawno zginął w Wietnamie. I ja tutaj się zatrzymam, bo to jest taki dobry zarys fabuły, ale to, o czym jest film, myślę, że warto zostawić już do własnej interpretacji i do własnego odkrywania. Niemniej podczas tej przerwy świątecznej w zamkniętej szkole ci ludzie próbują jakoś odnaleźć się w tej rzeczywistości, która z jednej strony jest przecież smutna, dlatego że są święta, czas rodzinny, a nagle jesteś gdzieś sam w towarzystwie obcych ludzi. Jest to film niesamowicie błyskotliwy, jest jednocześnie tak śmieszny, że po prostu myślałam, że się popłaczę. I śmieszne jest też to, że zauważyłam, że w Australii ludzie po prostu śmieją się w głos. To samo było w Stanach. U nas mam wrażenie, że jak jest śmiesznie, to tak wszyscy haha, wiecie, pod nosem, a tam po prostu wszyscy się śmieją, więc ja też czułam przyzwolenie na to. Film jest też wzruszający, popłakałam się bardzo wiele razy. Mówi o tematach takich jak niespełnione ambicje, przerzucanie swoich kompleksów na innych ludzi, porusza wątek relacji z rodzicami i bycia zaniedbanym przez rodziców, ale przede wszystkim pokazuje w niesamowity sposób przemianę bohaterów, to na przeróżnych płaszczyznach i bohaterów, którzy są od siebie bardzo różni, i również to, jak budują się więzi międzypokoleniowe. Ja jestem tym filmem naprawdę poruszona. Powiedziałabym, zresztą konsultowałam to z moją mamą, która jest moją tutaj rodzicielką, kinomanką, że to jest taki film kompletny, taki przykładny film oscarowy z dawnych lat, bym wręcz powiedziała. Film, który jest, można powiedzieć, z jednej strony o niczym, jest dosyć taką zwykłą historią o zwykłych osobach, ale jest też zarazem o wszystkim, czyli jest po prostu o człowieczeństwie. Ja takie filmy uwielbiam, właśnie takie dramaty psychologiczne, które dają nam bardzo dużo śmiechu, łez i pola do refleksji. Cudowny film, obejrzałabym go ponownie. Chodźmy dalej, nadal w klimacie dosyć ciężkim, moi mili. Film, o którym słyszałam już wiele lat temu, to jest film, który jest dostępny na Netflixie, a mowa o filmie Cząstki kobiety. Jest to film kanadyjsko-węgiersko-amerykański, premiera była właśnie w 2020 roku, główne role grają Vanessa Kirby i Shia LaBeouf, a nie wiem jak się czyta jego nazwisko, szczerze mówiąc, a reżyserem jest Kornel Mundruczó. Dajcie znać, czy umiem czytać. Zakładam, że jest to nazwisko węgierskie, należy to do moich specjalności. Opis z Filmwebu brzmi: młoda kobieta mierzy się z żałobą po stracie dziecka. Myślę, że jest to odpowiedni opis, jest krótki, dosadny i film jest równie straszny co ten opis, więc śmieję się, chociaż w ogóle nie jest to śmieszne, że to jest dobry film do regulacji emocji. Rzeczywiście, jeżeli się w niego wczujemy, to można poczuć takie katarzis, bo te emocje są tam bardzo żywe, temat jest niesamowicie trudny. Uważam, że jest świetnie zagrany i to, co przeżywają na tak różny sposób bohaterowie, rodzice tego dziecka, jest naprawdę poruszające. Jest to taki film, gdzie siadasz i po prostu zamierasz. I tutaj przyszła do mnie taka refleksja, też rozmawiając o tym wszystkim z moją przyjaciółką, zdawałam sobie, powiem wam, to pytanie, czemu ja to sobie robię, że tak się wczuwam w historie, które są nie moje, przeżywam te wszystkie emocje, często one są bardzo trudne, empatyzuję z ludźmi, którzy są w sytuacjach, których nie życzyłabym nikomu, albo mierzą się z jakimiś traumami, czy trudnościami, które są dla mnie abstrakcyjne. I zdałam sobie sprawę, że po pierwsze teraz odczuwam w tym często wspaniałą ulgę i właśnie czuję, że takie doświadczenie oglądania tego typu filmu jest dla mnie formą regulacji emocji, jest formą, nie wiem, na pewno zmiany perspektywy i poczucia wdzięczności za to, gdzie jestem w swoim życiu i że nie spotyka mnie coś takiego. Na pewno może też to z drugiej strony pomóc poczuć się lepiej w sytuacji, kiedy rzeczywiście możemy się utożsamić z bohaterem, ale to, do czego zmierzam, to to, że zdałam sobie sprawę, że mnie filmy nauczyły empatii i nauczyły rozumienia problemów i sytuacji innych osób, przez to, że miałam styczność z kinem wszelakim od bardzo młodego wieku. Widzę sporo zagrożeń, kiedy przejmowałam się różnymi tematami jako dziecko i to może nie było wskazane, ale tak jak mówi się, że warto czytać powieści, niekoniecznie tylko książki popularno-naukowe, ale czytać powieści po to, by właśnie poszerzać swój światopogląd, żeby lepiej rozumieć innych ludzi, po to, żeby uwrażliwiać się na różne kwestie. Myślę, że podobnie jest w przypadku kina i tak jak czasami wydaje nam się, że czemu mamy oglądać coś tak ciężkiego, co może, nie wiem, popsuć nam humor. Ja wierzę w to, że ma to bardzo dużo zalet, właśnie ucząc nas przez naukę empatii. Także zostawiam Was z cząstkami kobiety dostępnymi na Netflixie i teraz idziemy po prostu na drugi koniec świata i pozostajemy na Netflixie. I ja stwierdziłam, że ja muszę Wam o tym powiedzieć, dlatego że jest to bardzo ważna część mojej osobowości. Jednocześnie luty jest miesiącem miłości, więc powiedzmy, że w kontekście walentynkowym wyznam tutaj, że bardzo lubię serię Love is Blind, czyli miłość jest ślepa. I może tutaj też właśnie poprzez słuchanie o problemach innych ludzi i próbowanie przeanalizowania ich emocji, ich życia romantycznego. Człowiek może sam się wzbogacić, kto wie. Dla mnie jest to bardzo ciekawa rozrywka, ale ja też sobie lubię właśnie ludzi tak troszeczkę spsychoanalizować, więc nie ukrywam, że jest to moje takie troszeczkę guilty pleasure i wydaje mi się, że to fajnie podkreśla, że jest w naszym życiu miejsce na rozrywkę wszelaką. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy oglądacie jakiegoś rodzaju reality TV, jeśli tak, to jakie programy i jaki macie stosunek do tego, żeby właśnie oglądać trochę takie odmóżdżacze, ale też nie chcę wsadzać właśnie Love is Blind w kategorię odmóżdżacze, bo uważam, że to jest bardzo fajny program, z którego można sporo wynieść, no właśnie szczególnie, jeżeli ktoś gdzieś tam właśnie psychologiczno-socjologicznie interesuje się światem. Opis filmu brzmi: Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz. Czyli mamy grupę mężczyzn, którzy są razem, mieszkają razem i grupę kobiet i oni chodzą ze sobą wszyscy nawzajem na randki w ciemno po prostu przez ścianę i muszą się dobrać, znaczy mogą się dobrać w pary, ewentualnie się zaręczyć i potem mogą się zobaczyć, poznać, idą na taki krótki miesiąc miodowy i mają kilka tygodni na to, żeby podjąć decyzję, czy wziąć ślub. Mówię, to może brzmieć jak kolejna, nie wiem, Love Island, chociaż nie oceniam, ale wydaje mi się, że tam naprawdę przychodzą w większości ludzie, którzy są zmęczeni obecnym światem randkowym i chcą po prostu poznać kogoś na podstawie prawdziwego połączenia dusz, połączenia emocjonalnego, a nie w sposób powierzchowny. Chcą po prostu zrobić to inaczej i podejmują ryzyko, żeby znaleźć miłość. I to jest bardzo, bardzo, bardzo wzruszające. Słuchajcie, mam wrażenie, że ten kącik powinien być jedyną treścią tego filmu, bo ewidentnie mam sporo na ten temat do powiedzenia, także dajcie znać, jak Love is Blind. Widziałam ostatnią wersję szwedzką i bardzo mi się podobało, więc wszyscy fani tego formatu łączmy się. I zostajemy jeszcze w kąciku filmowym. Ostatnia rzecz to będzie film też bardzo lekki, to będzie komedia romantyczna. Mówi się, że to jest film, który przywraca do łask komedie romantyczne, że po latach, że dawno nie było komedii romantycznej. Jest to film Tylko nie ty, Anyone But You, produkcja amerykańska, 2023 rok. Opis z filmu, bo brzmi: Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna, aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych, udają, że są parą. Słuchajcie, romkom jak romkom, Jest śmiesznie, jest trochę głupio, jest lekko, jest estetycznie, ale przy okazji jest też jakieś przesłanie. W rolach głównych Sydney Sweeney i Glenn Powell. Miło się na nich patrzę, nie powiem, ale przede wszystkim dla mnie ten film ma wartość sentymentalną, bo okazało się, że dzieje się w Australii. Dzieje się w dużej mierze w Sydney, co było bardzo ciekawe, poszliśmy sobie do tego kina tutaj i wydaje mi się, że zgubiłam jeden wątek, słuchajcie, o którym mówiłam we wstępie, że zima sprzyja chodzeniu do kina, a ja jestem w Australii, ale to, czego się uczę tutaj i uczę się już od jakiegoś czasu, to jest to, że mam prawo na wakacjach nie starać się odhaczyć każdej rzeczy, którą trzeba zobaczyć, nie wykorzystywać każdego momentu na 100%, szczególnie, że jestem tutaj dosyć długo i też jestem dosyć stacjonarna i to de facto jest moje życie, więc miałyśmy z Justyną, z którą tutaj jestem, dyskusję na ten temat, że podjechałyśmy właśnie do Brisbane po to, żeby oddać samochód i zamiast pójść zwiedzać, poszłyśmy do kina, bo zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest maraton zwiedzania, tylko to jest nasze życie, jesteśmy zmęczone, jest gorąco i chcemy po prostu iść do kina, więc myślę, że to taka zmiana narracji, że na wyjeździe właśnie nie musimy wyciskać jak cytrynę każdego momentu, tylko po prostu robić rzeczy, na które mamy ochotę, nawet jeżeli nie jest to w top 10 w przewodniku Michelin, to wydaje mi się, że jest to fajna może zmiana podejścia. Otwieram dyskusję, więc cokolwiek do Was przychodzi, kiedy mówię, to dajcie znać, bo jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o tę komedię, bardzo fajny umilacz czasu, jest głupawa, ale jest też prawdziwa. Myślę, że w kontekście zachowań ludzi w relacjach romantycznych, w przypadku poznawania się naprawdę dużo tam jest prawdy i śmiechem, żartem Wam dodam taką szybciutką historię, że my tego dnia, kiedy byliśmy w kinie, cały dzień szukałyśmy koali i nie mogłyśmy się go wypatrzyć go nie mogłyśmy, mimo że chodziłyśmy po tych lasach eukaliptusowych, gdzie był potencjał na spotkanie koali, to jest może śmieszne, ale jest z tego co wiem tylko 80 000 koali w całej Australii, to jest bardzo mało, bo jest wiele milionów kangurów, także spotkanie koali nie jest aż tak oczywiste. Nie udało nam się tego zrobić, więc poszliśmy do kina i najpierw wykazało się, że po pierwsze aktorka nazywa się Sydney, wszystko się dzieje w Sydney i w trakcie filmu na dobrą minutę był zoom na koalę, więc po prostu tak się uśmiałyśmy, bo po prostu jakie są szanse, że zobaczycie koalę w kinie? Ja nie obejrzałam w swoim życiu tysiące filmów i nigdy w życiu nie było zbliżenia minutowego na koalę. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam koalę w filmie fabularnym, więc to była taka śmieszna historia. Idąc dalej, moi drodzy, kolejną inspiracją, ogromną inspiracją jest cały ten wyjazd i na pewno wpisałam Sydney jako miasto do tej mojej grupki, do tej mojej listy i zastanawiam się, czy nie chcielibyście obejrzeć filmu, w którym ja odpowiadam na pytania dotyczące Australii, więc jeżeli to dla Was brzmi atrakcyjnie i macie jakieś pytania, to dajcie znać, czy tak. Jeżeli tak, to możecie w komentarzach zadać pytanie, bo ja mam oczywiście tutaj milion przemyśleń i obserwacji, ale tak jak mówiłam o filmie Przesilenie zimowe, że jest to film kompletny, tak dla mnie Sydney jest miastem kompletnym. To jest miasto, które bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło. Nie wiedziałam o nim zbyt wiele oprócz, wiecie, kadru na operę i myślę, że to też zrobiło nam ten wyjazd, bo miałyśmy Airbnb przez kilka dni z widokiem na operę i powiem szczerze, to był taki moment właśnie do uszczypnięcia. Ja nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, że ja widzę ten widok, że ja jestem na tym końcu świata, to było naprawdę przecudowne. Sydney jest też bardzo ciekawe architektonicznie, na przykład takie ozdobione różnymi ornamentami na balkonach szeregówki. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to jest architektura Sydney. Kolejna fajna rzecz to jest to, że jest świetna komunikacja miejska w bardzo dobrej cenie, jest bardzo bezpiecznie, bardzo czysto, wszystko jest zadbane, ludzie są życzliwi. Ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Miasto jest też zielone, mamy wodę, w sensie mamy właśnie te kanały, nad którym jest opera, pływają sobie tam taksówki wodne, jest cudowny ogród botaniczny, kilka parków miejskich, oczywiście bliskość oceanu. Dla mnie to miasto było niesamowitym odkryciem, jest po prostu przewspaniałe. Ale mówię, o tym można by zrobić po prostu całego audiobooka. Moim drugim zachwytem miejskim, czy w ogóle zachwytem miejscowym jest Byron Bay, w którym jestem tutaj, teraz, ale wierzę, że o tym może powiem Wam w kolejnym filmie za miesiąc, albo właśnie w filmie dedykowanym Australii, więc to jeszcze się To jeszcze się okaże, moi mili, w trakcie. Kolejną moją inspiracją jest prowadzenie samochodu po lewej stronie i to może brzmieć absolutnie randomowo, ale pamiętam, jak mieszkałam w Wielkiej Brytanii i prowadzenie roweru po lewej stronie sprawiało, że jak wjeżdżałam na rondo, to zamykałam oczy. Żartuję oczywiście, byłam przerażona i jak moja mama prowadziła po lewej stronie podczas naszego wyjazdu do Szkocji, to miałam wrażenie, że jest nad człowiekiem i okazało się, że ja jestem w stanie to zrobić i dla mnie był to niesamowicie przełomowy moment. Z jednej strony chciałabym nie wiem, zachęcić wszystkich do robienia rzeczy po raz pierwszy. To jest w ogóle super uczucie zrobić coś po raz pierwszy w swoim życiu, szczególnie coś, czego się boimy i robić te rzeczy pomimo strachu. I zdałam sobie sprawę, że naprawdę nasz mózg jest genialny i jego zdolność do adaptacji jest niesamowita i początkowo oczywiście towarzyszyło mi niesamowite przerażenie. Zamiast włączać kierunkowskaz włączałam wycieraczki parę razy, ale potem się przestawiłam i miałam wrażenie, że ja całe życie prowadzę po lewej stronie. Także to było bardzo, bardzo fajne, tak jak wiele lat temu dzieliłam się historią o tym, że zaczęłam prowadzić samochód i pojechałam po raz pierwszy w trasę, tak to był też taki kolejny, mi się wydaje, kamień milowy. I nadal w temacie właśnie prowadzenia, to kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest doświadczenie życia mieszkania w vanie. I z jednej strony mam tutaj na myśli sam ten experience podróży vanem, spania w vanie i tej całej logistyki wokół tego, ale z drugiej też prowadzenia tak ogromnego samochodu. No dużo wyzwań i dużo nowości i jeśli chodzi o doświadczenia w vanie, to naszykowałam dla Was post na ten temat, więc on już niebawem na blogu karolinasobańska.com/blog, ale taką ogromną lekcją, którą wyniosłam, którą można zastosować nie tylko do vana, jest to, jak odebranie sobie komfortu sprawia, że my jeszcze bardziej doceniamy to, jak wygodnie jest nam w życiu i te wszystkie małe luksusy, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam przed chwilą, w jak łatwy sposób my się po prostu, sprawdzam mikrofon, adaptujemy i jesteśmy w stanie sobie poradzić naprawdę bez wielu udogodnień, a sama podróż vanem jest po prostu uosobieniem wolności. To było dla mnie niesamowite doświadczenie, a takim bonusem i chyba dla mnie taką wisienką na torcie i chyba ulubioną częścią tego całego doświadczenia było wstawanie w nocy, żeby iść do łazienki. I ja wiem, że to brzmi po prostu jakby o czym ona mówi, ale słuchajcie, bałam się tego dyskomfortu, że muszę wyjść z tego samochodu i iść do łazienki w nocy, więc śmiałyśmy się, że nie można pić, a zdałam sobie sprawę, że to był mój ulubiony moment, kiedy wszyscy śpią, jest środek nocy, a nade mną jest najpiękniejsze na ziemi gwieździste niebo, gdzie układ gwiazd jest zupełnie inny, bo jestem po drugiej stronie świata, widać drogę mleczną, a ja stoję i patrzę się nie w sufit, co w górę i nie mogę się nacieszyć tym widokiem. Coś absolutnie niesamowitego, kiedy nie ma tej łuny miasta, kiedy nie ma tego zanieczyszczenia światłem. Dla mnie jest to magiczne, kocham gwiazdy. Jest to jeden z moich ulubionych widoków przyrody. Wy też lubicie gwiazdy? Bo myślę, że to bardzo zależy. Niektórzy lubią patrzeć na wodę nad klifem, inni lubią patrzeć na ośnieżone szczyty. Ja bardzo lubię. Dla kogoś będzie to rzeka, jezioro, a co to jest dla Was? Bo dla mnie gwieździste niebo jest na pewno w topce. Idziemy dalej, moi drodzy. Małe rzeczy. Po pierwsze, odkryłam, że rzeczywiście zatyczki do uszu działają i można spać wtedy spokojnie. I takie zatyczki gumowo-żelowe, które się formują w uszach, uważam za absolutne odkrycie i można przeżyć spanie koło osoby, która chrapie, bo na przykład na jednym kempingu był pan, który chrapał tak strasznie, że myślałam, że się popłaczę i nigdy nie zasnę, bo chrapanie jest moim wspomnieniem z dzieciństwa, którego nie cierpię, więc zatyczki, moi drodzy, działają. I jeszcze a propos tego transportu chciałam tylko dodać, że teraz tutaj przerzuciłam się na rower i jestem największą fanką roweru i uważam, że to jest najwspanialszy transport na świecie, bo ja kocham chodzić, ale jednak chodzenie zajmuje dużo czasu. Samochód jest, wiadomo, no nie ruszamy się, jest nieekologiczny i jeszcze płaci się bardzo dużo za parking. Ja mam teraz rower i jestem przeszczęśliwa. To, co sprawia, że jestem teraz również przeszczęśliwa, to jest mieszkanie z przyjaciółką i to jest ogromna inspiracja miesiąca i znowu kolejny temat do dyskusji, więc jeżeli macie ochotę ze mną porozmawiać, to naprawdę możecie spokojnie napisać esej w komentarzu. Mam wrażenie, że jest w Polsce trochę tak, że jak już jest się młodym dorosłym, czy w ogóle dorosłym, to albo mieszkasz sam, albo mieszkasz ze swoim partnerem, że raczej ludzie chcą jak najwcześniej nie mieszkać ze znajomymi, bo to jest jakaś taka oznaka studenckości, za młodości, dojrzałości, po prostu biedactwa, i każdy dąży do tego, żeby mieszkać samemu. Tutaj jest trochę inaczej, może ten czynnik finansowy też się gdzieś tam pojawia, ale jeżeli ktoś nie ma partnera, ludzie wynajmują duże, naprawdę wygodne domy, ale chcą mieszkać ze znajomymi, chcą mieć osobę, z którą się przycinają, z którą mogą sobie porozmawiać. To jest w ogóle też bardzo taki otwarty, wydaje mi się, społeczny, w sensie mam na myśli outgoing and social naród. I ja jestem zachwycona. Ja po studiach nigdy nie mieszkałam na stałe z nikim. No. I stwierdziłam, że wiele mnie ominęło. Jestem za powrotem mieszkania z przyjaciółmi, czy z jakimiś fajnymi ludźmi w dorosłym życiu, bo to umila czas. Każdy ma swoją autonomię, robimy swoje rzeczy, ale jednocześnie spotkanie się wieczorem na pogawędkę, czy jedzenie wspólne posiłków, gotowanie dla kogoś, pozwolenie, żeby ktoś ci gotował. Dla mnie jest to po prostu coś wspaniałego i bardzo, 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 bardzo polecam. Zaglądam sobie tutaj do mojej ściągi. Kolejna rzecz, do której zainspirowała mnie Australia, i to już się pojawiło w Sydney, gdzie o godzinie, właśnie o tym nie powiedziałam przy okazji Sydney, gdzie kawiarnie otwierają się o 5:36, wszyscy są na nogach, o 8:00 są już po śniadaniu i zanim zacznie się upalny dzień, ludzie już zrobili swój sport, swój workout i są pełni energii, gotowi do dnia. To było super, to było bardzo inspirujące, bardzo czułam tą energię miejsca, która zachęcała do tego, żeby być aktywnym, zachęcała do tego, żeby się ruszać i żeby zaczynać wcześniej dzień. Myślę, że to jest dobry wpływ miejsca. I to, co ja odkryłam, to są ćwiczenia grupowe rano. Co prawda robiłam to w dużej mierze w Warszawie, ale tutaj mam wrażenie, że chce mi się bardziej. Tak jak właśnie w Polsce miałam wrażenie, że musiałam się czasami mocno zmotywować. Tak tutaj właśnie w powietrzu jest ta energia poranku, działania i ćwiczenia. Bardzo fajnie jest być częścią społeczności, która właśnie chce o siebie dbać. Tutaj ludzie są bardzo mili, tacy zachęcający, ale nie jest to moim zdaniem powierzchowne. Wydaje się być to taka autentyczna życzliwość. Fajne jest to, że ludzie są różnorodni, mam na myśli, są w różnym wieku, w różnych rozmiarach, ale jednocześnie wszyscy są zadbani i tacy witalni. Nie wiem jak to lepiej ująć, ale jest to po prostu atmosfera, która zachęca do tego cudownego, porannego ćwiczenia w towarzystwie innych osób, gdzie chce nam się bardziej, gdzie czujemy, że wszyscy kolektywnie chcemy, że po prostu żyło nam się lepiej. Także zachęcam. I jednymi takimi zajęciami, o których chciałabym Wam powiedzieć, bo chodzę sobie tutaj na jogę, na pilates, były zajęcia, które odkryłam w zeszłym tygodniu i pomyślałam, że to jest bardzo fajna ciekawostka, bo to są ćwiczenia powięziowe. To się nazywa uwolnienie powięziowe. Mała informacja jest taka, że powięź to jest system tkanki łącznej, która znajduje się wokół każdego mięśnia, otacza każdą komórkę ludzkiego organizmu, daje podparcie i nadaje kształt. To jest takie rusztowanie organizmu, ale także droga przewodzenia dla układu nerwowego i powięź jest ważna, bo gra ważną rolę w procesach biochemicznych i w hemodynamice, pełni ważną funkcję immunologiczną, chroni ciało przed drobnoustrojami chorobotwórczymi i infekcjami i po uszkodzeniu tkanek tworzy podstawę dla procesów związanych z dochodzeniem do zdrowia. I ja stwierdziłam, że po tym jak właśnie sporo ćwiczyłam, przydałoby mi się trochę popracowanie nad uwolnieniem przeróżnych napięć, które mogą się pojawić, jeżeli dużo ćwiczymy, albo jeżeli odczuwamy jakiegoś rodzaju bóle. I te zajęcia z tego fascia release, czyli tego uwolnienia powięzi, używają właśnie rozciąganie i opór. To, mam na myśli różne ruchy, które mają za zadanie wyciągnąć nasz organizm, ale jednocześnie pracując z oporem własnego ciała. Są to bardzo proste ruchy, dużo też pracy z oddechem, różne techniki uważnościowe, więc możemy dzięki temu zniwelować bóle, ale też wyciszyć organizm. Ja czułam się naprawdę wspaniale. Sporo jest też uwagi wokół teraz bardzo popularnego nerwu błędnego, także wychodzisz z takich zajęć i czujesz się po prostu jakby ktoś ci wymasował ciało od środka. Wspaniałe. Jeżeli macie możliwość z czegoś takiego skorzystać, to bardzo Wam polecam. Obiecałam w kontekście ćwiczeń, to się przyda, no bo ważne jest, żeby być nawodnionym. Dużo osób mnie pyta o tę butelkę, która jak widzę już sporo przeszła na tym wyjeździe. No to jest to prawda. Jest to butelka, którą kupiłam sobie w Coffee Desku i to jest termos marki Kinto japońskiej. Kupiłam ją stacjonarnie w Coffee Desku, więc próbujcie. Kupiłam ją dlatego, że ma uchwyt i jest po prostu bardzo ładna, więc polecam. W butelce co prawda pije się wodę, ale mam jedną polecajkę napojową, moi mili, i jest to mleko makadamia. Zdrętwiały mi nogi tak strasznie, że ja nie wiem, czy jestem w stanie... najgorzej. Generalnie nie czuję stóp, ale damy radę. Generalnie jest dosyć spora nagonka na mleko owsiane. Ja raczej piję kawę czarną, ale zdarza mi się pić mleko owsiane do jakiegoś flat white'a na mieście i też tego nie demonizuję, bo mam z tego ogromną przyjemność, no ale sporo mówi się o tym, że zawiera on bardzo dużo cukru, po prostu skacze nam poziom cukru we krwi do kosmosu, prawie do tych gwiazd w nocy i że warto myśleć o jakiejś alternatywie. Powiem Wam szczerze, że nie za bardzo wiedziałam, czy mogłabym zastąpić to mleko, bo żadne inne mi tak nie smakowało, ale słyszałam jakieś takie wypowiedzi, że dobrą alternatywą będzie mleko kokosowe, za którym właśnie nie przepadam w kawie, albo mleko makadamia. I tutaj rosną orzechy makadamia, one są tutaj bardzo popularne, przez to nie są takie drogie, bo w Polsce wydaje mi się, że to są chyba najdroższe orzechy. To są bardzo tłuste orzechy, bo mają wyższą zawartość tłuszczu niż inne. I to jest mleko, które jest dla nas ok. Więc mleko z orzechów makadamia zawiera po prostu wyższą ilość kwasów jednonasyconych kwasów tłuszczowych. I to pomaga... Ja tłumaczę z angielskiego, więc trochę mogę tutaj dukać. Więc to sprawia, że obniża nam się stan zapalny w ciele, może nam spaść poziom złego cholesterolu i wspiera funkcjonowanie komórek naszego organizmu. Tak twierdzi źródło, z którego korzystałam. Mi po prostu ono bardzo smakuje, jest bardzo dobrym zamiennikiem mleka owsianego i po prostu wydaje się z tego, co przeczytałam i słucham akurat Davida, ten Dave Asprey, on właśnie mówił o mleku makadamia. Wydaje mi się być to całkiem spoko alternatywą, więc dajcie znać, czy próbowaliście. I taka ciekawostka ode mnie, a skoro jesteśmy przy jedzeniu, nie mam dzisiaj nic jedzeniowego, słuchajcie, w tym miesiącu, to jest bardzo ciekawe, ale chciałam Wam powiedzieć, że już za kilka tygodni, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w pierwszy dzień wiosny będzie miał premierę mój nowy e-book kulinarny, czyli sequel mojego e-booka Foodbook 2.0 i będzie to dosyć nietypowy produkt, bo to będzie przewodnik po domowym gotowaniu, to będą wszystkie moje zasady gotowania, cała logistyka i wszystkie moje techniki, sposoby na budowanie posiłków. To nie będą dokładne przepisy, tylko to będą inspiracje, połączenia i właśnie patenty na to, jak mieć zawsze dobrze zaopatrzoną lodówkę, tak żeby gotować zdrowo, smacznie, pysznie, prosto, lokalnie, sezonowo. Jestem przeszczęśliwa, więc czekajcie tutaj, czy na Instagramie Karolina Sobańska będę informowała o premierze i on przez pierwsze kilka dni będzie w promocyjnej cenie, będzie do niego też wersja audio, będziecie mogli sobie po prostu posłuchać o mojej filozofii jedzenia. Bardzo się cieszę, bo to są materiały, to jest wiedza, którą ja zebrałam przez ostatnie lata i wierzę, że to ułatwi bardzo, bardzo wielu ludziom życie, także ja się strasznie cieszę. I zakończymy, moi drodzy, kącikiem beauty ten segment, ten cudowny film. I na początek kilka rzeczy związanych z tym, że jestem w ciepłym kraju, czyli SPF. Ja obiecałam akcesoria, już było jedno akcesorium, więc teraz idziemy dalej. Mamy krem BB, który uwielbiam, mam go teraz na sobie, to jest krem z marki Origins, nazywa się Ginzing, SPF 40. Kocham go dlatego, że jest lekkim BB creamem, bardzo lekkim, takim właśnie tinted moisturizer, ale ma też SPF 40, więc po prostu dwa w jednym. Jest niesamowity, ponieważ on jest w ogóle biały, musicie go sobie rozgrzać w rękach i on wtedy nabiera koloru i dostosowuje się do waszego koloru buzi. Na początku to wydaje się tak, jakbyście bardzo się świecili, ale po chwili on też matowieje, więc jest naprawdę wspaniały, a przy okazji właśnie on ma kawę i rzęszeń, nabliża, rozświetla, chroni skórę, oczywiście SPF 40, chroni przed promieniami UVA, UVB, także jednocześnie mamy lekkie krycie, SPF i nawilżenie. Ja jestem zachwycona i kupiłam sobie to specjalnie na ten pobyt, ale jeżeli macie ochotę na coś, co jest tylko kremem SPF i jeszcze silniejszym, bo to jest 50, to mam też krem z Resibo, to jest SPF Ready to Wear 365. Advanced Face Cream SPF 50. Słuchajcie, to jest wysoka i skuteczna ochrona przed fotostarzeniem i szkodliwym promieniowaniem UVA, UVB oraz HEVIR, czyli światłem niebieskim i podczerwonym. Krem nie tylko chroni przed słońcem, ale też nawilża, odżywia i działa antyoksydacyjnie. Też super produkt. Ja mam także, zdarza mi się, że SPF-y sprawiają, że moja skóra wygląda średnio, że pojawiają mi się jakieś wypryski, a te oba produkty są naprawdę super, więc bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Następnie, co wam tutaj pokazać, mam jeszcze chyba dwie rzeczy, zobaczmy, tak, dobra, to tak, mam tutaj dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest olejek z Your Kaya, to jest olejek intymny Your One Solution to 101 Issues, bardzo jakby taki ogólny produkt, powiedziałabym, coś bardzo basicowego, natomiast jest to olejek, który oczywiście można stosować na wszelkie podrażnienia, olejek niby dedykowany okolicom intymnym, ale ja używam go w każdej sytuacji, kiedy właśnie mam jakąś podrażnioną skórę i nawet używałam go jako odżywka do rzęs i do brwi po laminacji, żeby zachować dłużej efekt, więc bardzo polecam. Sprawdzi się też jako olej nośny do olejków eterycznych, jeżeli macie ochotę sobie, nie wiem, na przykład zrobić roller do olejków, czy sobie wetrzeć olejki w skórę, to właśnie można sobie w tym rozcieńczyć olejki eteryczne. Uważam, że jest naprawdę świetny, właśnie podrażniona skóra po goleniu, coś superowego mam ze sobą i naprawdę strasznie, ale to strasznie wam polecam. I na sam koniec mam jeden produkt beauty. Dostałam, słuchajcie, tą maskarę, ona jest jakimś produktem, który wygrywa wszystkie konkursy tego świata. To jest maskara z Charlotte Tilbury, Pillow Talk Push Up Lashes, jest po prostu świetna, ma gumową szczoteczkę i to będzie chyba mój nowy ulubiony tusz. Jest to marka Cruelty Free, z tego co się dowiedziałam, to Charlotte Tilbury to jest pierwsza kobieca firma, która stała się sponsorem Formuły 1, więc taka ciekawostka ode mnie. A, jeszcze w olejku intymnym mamy olejek z nasion konopi, ze słodkich migdałów, jojoba, ekstrakt z nagietka i aloes. I ostatnia rzecz, moi drodzy, na sam koniec. Skorzystałam po raz pierwszy jako late adopter z Chata GPT. Poprosiłam go, żeby napisał coś dla mnie i byłam w szoku. Nie dałam mu wcale zbyt wiele wskazówek. I dostałam bardzo fajny, spoko językiem napisany tekst merytoryczny, który spełnił wszelkie moje oczekiwania i powiem wam, że tak jak rozmawiałam z Zwitą Michalską wielokrotnie i ona mówiła o tym, jak Chat GPT pomagał jej w życiu, byłam bardzo sceptyczna, tak okazało się, że warto było spróbować, więc jestem bardzo ciekawa, czy już to zrobiliście. Jeżeli tak, to w jakich sferach życia pomaga wam Chat GPT. Dziękuję wam, moi mili, za obejrzenie dzisiejszego filmu. Pozdrawiam was serdecznie z Australii, z Byron Bay. Dajcie znać w kwestiach wszelkich, o które was zapytałam w dzisiejszym filmie. Przypominam o moim blogu karolinasobańska.com/blog. Na Instagramie dostaniecie najszybciej wszelkie update'y ode mnie, czyli oczywiście Instagram Karolina Sobańska. I już pierwszego dnia wiosny, o ile się nie mylę, jest to 21 marca, premiera Foodbooka 2.0. Ja się nie mogę doczekać i słyszymy się w poniedziałki w podcaście, a widzimy się tutaj za tydzień. Pa!